Cześć! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się traktorowi od marki New Holland. Tym razem jest to nieco mniejsza maszyna. Jest to traktor z serii T4S o oznaczeniu 75, czyli jest to największy model dostępny w tej serii. My jesteśmy dzisiaj w Przeworsku, w jednym z oddziałów firmy Vialan, która jest dealerem m.in. maszyn od marki New Holland. Zapraszam Was na pełną prezentację tego ciągnika. Zobaczymy, jak on wygląda i co takiego ciekawego oferuje. Wygląd ciągników z serii T4S posiada oczywiście to DNA marki New Holland, jeżeli chodzi o wygląd, czyli mamy niebieski kolor, lampy w takim trochę delikatnie trójkątnym kształcie oraz grill w kolorze czarnym na przodzie. Ten grill zazwyczaj występuje właśnie w ciągnikach od marki New Holland, tyle że zazwyczaj różni się on kształtem. W tych nieco większych ciągnikach jest on poprowadzony nieco wyżej, w tych nieco mniejszych jest on tutaj praktycznie tylko w tej przedniej części maski. Mamy znaczek marki na samej górze. Ten konkretny egzemplarz ciągnika wyposażony jest w kabinę. Jest to kabina czterosłupkowa. Występuje również taka wersja ciągnika, która wyposażona jest wyłącznie w ramę ochronną. Jest to wtedy traktor bez kabiny. Tak samo mamy jeszcze drugą wersję ciągnika, która wyposażona jest w oś na przodzie bez napędu, więc w zależności od tego, do jakich zastosowań będzie potrzebny ten traktor, można wybrać maszynę bardzo uproszczoną bądź dostosować do potrzeb własnego gospodarstwa, na przykład wyposażyć w oś z przednim napędem oraz w kabinę i mieć taki mały, uniwersalny ciągnik. Ciągniki z serii T4S występują w trzech wersjach o znaczeniach T4-55S, 65S oraz 75S. Ten dopisek 55, 65 lub 75 podpowiada nam, jaką mocą maksymalną dysponuje dany ciągnik. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku tego traktora. Maksymalna moc osiągana przez silnik w tym ciągniku to 75 koni mechanicznych mocy. Pod maską mamy jednostkę trzycylindrową skonstruowaną przez FPT. Pojemność 2,9 litra. Jest to oczywiście jednostka turbo doładowana, objęta normą emisji spalin Stage 5. I niezależnie od tego, na jaką wersję ciągnika się decydujemy, silnik pod maską będzie ten sam. Rozstaw osi w tym ciągniku to 2,1 metra. Długość całkowita to około 3,9 metra, a masa takiego ciągnika razem z kabiną to 3100 kg. Dopuszczalna masa całkowita to 4800 kg. I jeżeli chodzi o koła, jakie mamy zastosowane akurat w tym egzemplarzu ciągnika, to koła na tyle mają rozmiar 420x85R30, a koła na przodzie, ich rozmiar to 280x85R24. Koła typowo rolnicze, duży rolniczy protektor, ale nie ma problemu z montażem innego ogumienia, węższego, szerszego, czy ogumienia na przykład komunalnego. Oczywiście to wszystko sobie można dostosować. Prezentowany dzisiaj ciągnik wyposażony jest w przednią oś z napędem. Kąt skrętu kół w takim ciągniku to 45 stopni, a promień zawracania to 4,7 metra. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na traktor z przednią osią bez napędu, to wtedy promień zawracania wynosi około 3,7 metra, a maksymalny kąt skrętu kół to 52 stopnie. Więc jeżeli traktor miałby pracować w jakichś nieco bardziej ciasnych miejscach, gdzie po prostu tego miejsca do manewrowania jest nieco mniej, no to można by zdecydować się na traktor na przykład bez przedniej osi z napędem. Na przodzie ciągnika możemy mieć obciążniki, może być tutaj również przedni tuz, a jako że traktor jest dosyć niewielkich gabarytów, to można go doposażyć również i w ładowacz czołowy. Jest on dostępny w opcji zabudowy fabrycznej. Możemy mieć na wyposażeniu ciągnika również joystick do sterowania mechanicznego wyjściami hydraulicznymi międzyosiowymi i wtedy na przykład można to połączyć z ładowaczem czołowym, więc też całkiem przydatna opcja. I co jeszcze przemawia za tym, że ciągnik ten będzie dobrze spisał się z ładowaczem czołowym, to to, że fabrycznie mamy dostępne również przeszklone okno dachowe, co też właśnie powinno pomagać podczas pracy wspomnianym wcześniej ładowaczem czołowym. Maskę w tym ciągniku otwieramy za pomocą zapadki, która jest po lewej stronie. Wciskamy ją i możemy sobie unieść maskę do góry. W
tym miejscu mamy jeszcze uchwyt ułatwiający otwieranie tej maski. Maska unoszona jest za pomocą dwóch siłowników, które są mocowane bardziej w tylnej części maski. Pod maską po jej otwarciu na samym przodzie mamy filtr powietrza odpinany czterema klamrami w tym miejscu. Poniżej mamy jeszcze akumulator. Za filtrem powietrza mamy jeszcze zestaw chłodnic wraz z główną chłodnicą cieczy chłodzącej. I tu jest taka między innymi również kratka, którą sobie możemy wyciągnąć. Dzięki temu możemy sobie w łatwiejszy sposób trochę oczyścić chłodnicę i ta kratka też będzie blokować właśnie jakieś nieco większe zanieczyszczenie. Z lewej strony pod kabiną mamy zbiornik paliwa. Jego pojemność to 82 litry. Nie mamy tutaj zbiornika na płyn AdBlue, ponieważ jako, że maksymalna moc osiągana w tych ciągnikach to 75 koni mechanicznych, to nie ma konieczności zastosowania układu AdBlue. Jest m.in. filtr oleju widoczny tutaj. Mamy miernik do sprawdzania poziomu oleju, dwie pompy hydrauliczne, jedna do układu roboczego, druga do układu przedniego wspomagania oraz widoczny układ wydechowy wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w jego sąsiedztwie. Ja są tutaj w górnej części nad silnikiem. Po prawej stronie tego ciągnika mamy małą skrzynkę na narzędzia. Tutaj mamy widoczny rozrusznik, wspomniany wcześniej zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego oraz widoczne są jeszcze dwa filtry, m.in. jeden z filtrów paliwowych. Wraz z pompką znajduje się w tym miejscu. Do filtrów jest naprawdę dobry dostęp. Maksymalny udźwig podnośnika w tym traktorze to 3000 kg. Cięgna od podnośnika zakończone są uchwytami hakowymi, które mogą być kategorii pierwszej bądź drugiej. Jest to do wyboru. Do sterowania uniesieniem cięgien mamy jeszcze tutaj dźwignię w tym miejscu, dzięki czemu bez konieczności wchodzenia do kabiny możemy sobie regulować ułożenie cięgien. Przydatna opcja przy podpinaniu maszyn. W tej konfiguracji ciągnika mamy dolny zaczep typowo polowy oraz przesuwny transportowy zaczep na szynie. Jest on w tym miejscu. Na tyle traktora w tej konfiguracji mamy wyprowadzone dwie pary wyjść hydraulicznych. Maksymalnie mogą być tutaj trzy pary wyprowadzone na tył oraz do tego jeszcze dwa zawory międzyosiowe, na przykład do ładowacza czołowego. Wydajność hydrauliki, która przeznaczona jest na układ roboczy, czyli wyjścia hydrauliczne na przykład, to około 48 litrów na minutę. Jest druga pompa przeznaczona do obsługi układu przedniego wspomagania. Teraz powiemy sobie kilka słów na temat kabiny w tym ciągniku. Jest ona czterosłupkowa, szyba na przodzie, przeszklona jest do samego spodu. Mamy więc dobrą widoczność na koło po lewej, czyli po prawej stronie. Mamy całkowicie płaską podłogę, więc to też kwestia jak najbardziej na plus. Kabina, jeżeli chodzi o jej przestronność, to też myślę, że wypada to całkiem dobrze. Oczywiście trzeba brać tu pod uwagę to, że jest to mały, fizycznie mały ciągnik, więc tego miejsca nie będzie jakoś przesadnie dużo, ale myślę, że i tak udało się je tutaj dosyć dobrze zagospodarować. Jeżeli chodzi o kolory, jakie tutaj dominują w kabinie, no to mamy zdecydowanie dużo szarego, jeżeli chodzi o te boczne elementy kabiny. Mamy również szarą podsufitkę oraz czarne dźwignie. Dobrze się tą ze sobą komponuje. Mamy również fotel pasażera. Pomimo tak małych rozmiarów kabiny udało się też zmieścić tutaj fotel pasażera. Też kwestia jak najbardziej na plus. Fotel operatora jest amortyzowany mechanicznie akurat w tej konfiguracji ciągnika, ale można zdecydować się również na fotel amortyzowany pneumatycznie. Kierownica posiada regulację nożną. Tutaj wciskamy sobie zapadkę i możemy wyregulować kierownicę tak, aby było nam jakoś wygodniej. Jest ona regulowana w dosyć dużym zakresie. Podsumowując sobie te informacje na temat kabiny, to powiem jeszcze na koniec to, że posiada ona okno dachowe, które można sobie również zasłonić taką roletą, tak aby nie oślepiało nas słońce przy jakiejś ładnej, słonecznej pogodzie. Traktor występuje w wersjach z różnymi przekładniami. Taka najbardziej podstawowa przekładnia to 8 biegów do przodu, 8 biegów do tyłu. Do tego jest rewers mechaniczny. I wersja ciągnika bez osi na przodzie napędzanej jest dostępna wyłącznie właśnie z przekładnią 8 biegów do przodu, 8 biegów do tyłu. Druga konfiguracja przekładni to 12 biegów do przodu, 12 biegów do tyłu, na co składa się 4 biegi główne. Do tego są 3 zakresy reduktora, co daje nam właśnie 12 biegów do przodu oraz 12 biegów do tyłu. I do tego jest jeszcze rewers mechaniczny bądź hydrauliczny, w zależności od tego, na co się zdecydujemy. Dźwignia znajduje się przy kierownicy. Czyli oczywiście dźwignia w dół, jedziemy do tyłu, dźwignia do góry, jedziemy do przodu. Jest jeszcze opcja rozszerzenia ciągnika do biegów pełzających. Wtedy liczba biegów wzrasta do 20 do przodu oraz 20 do tyłu. Po prawej stronie ciągnika mamy wspomnianą wcześniej dźwignię do wyboru 4 biegów głównych. Każdy bieg ma tutaj
swoje miejsce bez większych problemów. Da się tutaj te biegi przełączać. Także tutaj dźwignia chodzi jak najbardziej dobrze. Poniżej mamy dźwignię do wyboru trzech prędkości. Jeżeli chodzi o reduktor, też tutaj z tym wbijaniem tych poszczególnych zakresów nie powinno być problemu. Dźwignia gazu ręcznego w tym miejscu, dwie dźwignie do obsługi dwóch par wyjść hydraulicznych na tyle ciągnika. Tutaj mamy mechanizm tak zwany liftomatic, który służy do podnoszenia, opuszczania maszyn zaczepionych na tyle ciągnika. Po ustaleniu wcześniej wysokości za pomocą dźwigni tutaj na dole, ponieważ mamy dwie dźwignie do obsługi podnośnika, regulacja pozycyjna oraz siłowa, to za pomocą dźwigni do ustalania pozycyjnej ustalamy sobie daną wysokość podnoszenia na przykład i za pomocą tego mechanizmu możemy w szybki sposób podnosić, opuszczać narzędzie zaczepione na tyle ciągnika. I w tej części tutaj po prawej stronie mamy jeszcze przyciski do obsługi świateł, światła awaryjnego oraz do obsługi wycieraczki. Po lewej stronie mamy dźwignię do wyboru dwóch prędkości wałka odbioru mocy 540 oraz 540 eko. W opcji podstawowej mamy jedną prędkość wałka 540 obrotów na minutę. W opcji dostępna jest również prędkość wałka odbioru mocy zsynchronizowana z prędkością jazdy. Ta dźwignia poniżej, też w kolorze żółtym, służy do włączania bądź wyłączania wałka odbioru mocy. Jest ona pod ręką w dobrym miejscu. I tu mamy jeszcze dźwignię hamulca ręcznego, hamulca postojowego. Po lewej stronie mamy jeszcze dwa takie zagłębienia w tym miejscu. Są one dosyć płytkie, ale myślę, że telefon powinien się tutaj zmieścić. Jest jeszcze uchwyt na przykład na jakiś kubek bądź jakąś mniejszą butelkę wody oraz w tym miejscu mamy 12-woltowe gniazdo zapalniczki, więc na przykład można sobie podładować telefon, który można odłożyć gdzieś tutaj w tym miejscu właśnie po lewej stronie w tych dwóch zagłębieniach. W górnej części kabiny po prawej stronie mamy radio. Są dwa głośniki z prawej i z lewej strony. Po całej kabinie w górnej części mamy porozmieszczane kratki nawiewów, a z lewej strony w górnej części mamy pokrętło do wyboru temperatury nadmuchu oraz siły nadmuchu, a także możemy włączyć, wyłączyć klimatyzację. Swoją drogą klimatyzacja jest wyposażeniem opcjonalnym w tym ciągniku, więc można sobie doposażyć jak najbardziej traktor również w klimatyzację. Bezpośrednio przed nami, oprócz samej kierownicy, mamy wspomnianą wcześniej dźwignię zmiany kierunku jazdy, manetka do obsługi kierunkowskazów, świateł, sygnału dźwiękowego. Pod kierownicą mamy dwa przyciski. Jeden z nich służy do włączania przedniego napędu, drugi do obsługi również wycieraczki oraz główny wyłącznik prądu w tym ciągniku. Po lewej stronie mamy włącznik świateł awaryjnych oraz przycisk do obsługi małego komputera pokładowego, który znajduje się w centralnej części. Z lewej strony tutaj mamy jeszcze stacyjkę. I teraz przechodzimy sobie do deski rozdzielczej. Mamy tutaj kilka miejsc na kontrolki. W centralnej części jest duży wskazówkowy obrotomierz. Na dole po lewej stronie mamy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, a po prawej mamy wskaźnik paliwa. Pomiędzy wspomnianymi wcześniej licznikami znajduje się mały wyświetlacz. Na nim wyświetlają nam się informacje np. o ilości przepracowanych godzin, o prędkości ciągnika, o aktualnych obrotach silnika, temperaturze czy np. godzinie. Taki dosyć podstawowy wyświetlacz, ale fajnie, że jest on tutaj. Wyświetla takie podstawowe, również ważne informacje. Jest on w centralnej części, jak już to wspomniałem, pod obrotomierzem. Jesteśmy cały czas w kabinie tego ciągnika. Silnik jest uruchomiony, kabina zamknięta. A z takiej perspektywy operatora to wszystko tutaj w kabinie wygląda w ten sposób, jak można teraz, myślę, zauważyć. Także tak brzmi silnik przy zamkniętej kabinie. Teraz sobie otworzę drzwi i wyjdziemy na zewnątrz. Posłuchamy, jak ten silnik pracuje. Jest to silnik trzycylindrowy, więc jest słyszalna ta charakterystyka pracy silnika trzycylindrowego. Ale też myślę, że brzmi to całkiem dobrze. Jeszcze tak sobie z tej strony może zobaczymy. Więc jeżeli o taką pracę silnika chodzi, dźwięk silnika, to wygląda to w ten sposób. Przejdziemy sobie jeszcze do krótkiego przejazdu tym ciągnikiem. Tak, wrzucam sobie bieg pierwszy, hamulec ręczny sobie zwalniam, zakres reduktora mam ustawiony na trzeci, ten najszybszy. Kierunek jazdy do przodu. Jedziemy sobie już do przodu. Wyciszenie kabiny jest na dobrym poziomie. Można tutaj swobodnie rozmawiać. Też myślę, że pod tym względem wypada to całkiem dobrze. Traktor oczywiście jest kompaktowy wymiarów, więc takie manewrowanie nim nie powinno sprawiać większych problemów. Silnik trzycylindrowy
Oczywiście słychać ten dźwięk pracy silnika trzycylindrowego, ale też bardzo dobrze reaguje on na przyspieszenie, na gaz. Rewers mamy w tej konfiguracji ciągnika hydrauliczny, więc zobaczymy, jak ciągnik startuje za pomocą samego rewersu. Kierunek jazdy do tyłu. Teraz bez użycia sprzęgła nożnego sobie ruszyłem do tyłu. Tak, zatrzymam się znowu za pomocą samego rewersu. I teraz rewers do przodu, ciągnik sam rusza do przodu. Też bez żadnych szarpnięć, wypada to całkiem dobrze. Jest to taki mały, sprytny ciągnik. Właśnie powinien dobrze spisywać się w roli takiego ciągnika pomocniczego. Teraz jeszcze sobie przebiję bieg na drugi. Też bez problemu właśnie te biegi się przebijają. Biegi mają swoje miejsce. Także tutaj ta skrzynia jest jak najbardziej na plus. Ogólnie jest to taki ciekawy, mały, przyjemny ciągnik. Więc myślę, że jak najbardziej warto sobie na niego rzucić okiem. Więc o taki przejazd testowy, jeżeli chodzi, no to prezentuje się to w ten sposób, więc jak zawsze przechodzimy sobie już do podsumowania. Ciągniki New Holland serii T4S to bardzo ciekawe maszyny. W segmencie nieco mniejszych ciągników do mocy około 75 koni mechanicznych. Są to małe, zwinne maszyny. Powinny dobrze spisywać się w roli takich uniwersalnych pomocników na gospodarstwie, ale też powinny być dobrym wyborem na przykład do prac komunalnych. Też ta prostota obsługi również tutaj powinna być jak najbardziej na plus. Myślę, że jak najbardziej warto przyjrzeć się temu traktorowi również i na żywo, do czego oczywiście zachęcam. Jak zawsze chciałbym podziękować firmie Vialan tym razem za użyczenie tego małego traktora do nagrania tej prezentacji. Linki do strony internetowej czy mediów społecznościowych jak zawsze znajdują się w opisie tego filmu. Ten odcinek będziemy sobie już kończyć. Ja zachęcam Was do zobaczenia również innych filmów na tym kanale z innymi ciągnikami. Jest też całkiem duża ilość prezentacji z innymi ciągnikami o podobnym przedziale mocy. Można sobie je między innymi pomiędzy sobą porównać. Jest też prezentacja modelu T4, pełnego T4 bez dopisku S. Też można sobie rzucić okiem, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o porównanie go właśnie względem tego dzisiaj prezentowanego ciągnika. Myślę, że jak najbardziej coś udało się wyciągnąć z tego odcinka, jeżeli chodzi o informacje na temat tego traktora. Mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Będzie kolejna prezentacja jakiegoś ciągnika, kombajnu czy innej maszyny rolniczej. Nie przedłużając, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.